Show Max. Nieziemskie gwiazdy, największe hity, wywiady, plotki. Cześć, z tej strony Karolina, fajnie, że z nami jesteście. Zapraszam na wideo podsumowanie tego, co działo się w minionym tygodniu w mediach, w muzyce i w internecie, czyli na Showmax. Kilka dni temu wszystko stało się absolutnie jasne. Ed Sheeran na swoim Twitterze poinformował świat, że to właśnie on będzie przede wszystkim prowadzącym, nie tylko gościem i nie tylko potencjalnym zwycięzcą, ale prowadzącym tegorocznej gali MTV EMA 2015, która już 25 października odbędzie się w Mediolanie tym razem. I jakby tego było mało, jakby było mało gwiazd na scenie, to obok Eda Sheerana w roli prowadzącej wystąpi gwiazda amerykańskiego serialowego hitu Orange is the New Black, czyli Ruby Rose. Jeśli chodzi o nominacje, to możecie zgadywać, kto ma największe szanse? No, oczywiście Taylor Swift, aż 9 szans na statuetkę MTV EMA, między innymi w kategorii najlepsze wideo i najlepsza wokalistka. Jeśli chodzi o polskich wykonawców, to w kategorii MTV EMA Best Polish Act nominowani są Sarsa, Natalia Nykiel, Tap i Sound & Grace, Tede i Margareta. Głosować możecie na nich do 24 października. Jeśli chodzi o internet, to w mijającym tygodniu w sieci zadebiutowały dwa bardzo ważne wideo. Przede wszystkim zapowiedź teledysku Sama Smitha do numeru Writings on the Wall. To piosenka z najnowszej części Bonda. Zapowiedź teledysku jest bardzo tajemnicza. Zresztą pewnie tak samo jak sam film o Bondzie. W zapowiedzi widać tylko i wyłącznie trumny przykryte brytyjskimi flagami. Druga nowość, na którą warto zwrócić uwagę w sieci, to nowy teledysk od Disclosure do singla Magnet, w którym na wokalach udziela się powracająca na scenę Lord. I całe szczęście, że wokalistka skończyła już 18 lat, bo za to, co zrobiła w teledysku, prawdopodobnie będzie sądzona jak osoba dorosła. Teraz trochę z innej beczki. Ostatnie awarie Facebooka i jego niedostępność w sieci prawdopodobnie były spowodowane tym, że testowane były nowe zdjęcia, właściwie to wideo zdjęcia profilowe. One już niedługo będą dostępne u Was. Tymczasem testowane są przez użytkowników korzystających z Facebooka w Kalifornii i w Wielkiej Brytanii. My w Polsce w tym czasie możemy sobie trenować. Skoro już mowa o internetowych nowinkach, to furorę wśród gwiazd, zwłaszcza tych śpiewających, robi ostatnio aplikacja Sing by Smule, która pozwala na zabawę w karaoke w duecie. I co ciekawe, możemy być w dwóch różnych miejscach. Z tej aplikacji ostatnio skorzystał Jason Derulo, który razem z popularną kiedyś w Polsce, nadal wielką gwiazdą w Wielkiej Brytanii, Leoną Lewis, postanowił skoverować swój numer Want to Want Me. Posłuchajcie i sami sprawdźcie, czy czasami Jason Wam w tej wersji nie przeszkadza. I to tyle w dzisiejszym wideo podsumowaniu Show Maxa. Więcej gwiazd codziennie po 20 w RMF Max, a my słyszymy się w radiowej wersji Show Maxa zawsze w każdą sobotę po 14. No i oczywiście wpadajcie na nasz kanał na YouTubie, subskrybujcie koniecznie. Zapraszamy też na Instagram, zapraszamy. Tam codziennie coś się pojawia, hit za hitem, tak nas znajdziecie.